Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gości Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj porozmawiamy o śmieciach, a naszym gościem jest pani Aleksandra Winiarska, kierownik Biura Infrastruktury i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Witam panią serdecznie. Pani Aleksandro, jako mieszkańcy segregujemy czy nie segregujemy? Jak to jest po roku funkcjonowania nowej ustawy śmieciowej? No, podsumowując te ponad półtora roku systemu gospodarowania odpadami, mogę powiedzieć, że segregujemy. Segregujemy, jeśli chodzi o plastik, jeśli chodzi o papier, jeśli chodzi o szkło. Tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, w jaki sposób mieszkańcy podeszli. Czyli bez jakiegoś szczególnego bata nad głową ludzie sami zrozumieli, że to jest potrzebne. Tak, jest potrzebne i zrobiliśmy dużą kampanię w ubiegłym roku i chyba ta kampania rzeczywiście odniosła efekty. Również w szkołach, to żadnej mądrości nie powiem, jak to, że przez dzieci łatwiej się dociera do dorosłych. Tak, bo w dzieciach się wyrabiają te dobre nawyki, one potem rodziców pilnują. Pilnują rodziców jak sądzę. I wiemy o tym. Udało nam się pozyskać dość dużo środków z Wojewódzkiego Funduszu na właśnie kampanię w szkołach. Konkursy z nagrodami organizowaliśmy. W tym roku też będziemy taką kampanię w szkołach prowadzić. Największy problem, jeśli chodzi o segregację, stanowiły te tak zwane bioodpady. Mieliśmy z tym problem od początku i to spowodowało, że rzeczywiście po roku, powiedzmy, funkcjonowania systemu, gdzieś w lecie właśnie, zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy to ma sens. Te bioodpady, czyli to, co wrzucaliśmy do brązowych Tak, do brązowych pojemników, te tak zwane bioodpady kuchenne. Kuchenne. Mhm. No, stanowiło to ogromny problem. Rzeczywiście mieliśmy sygnały od operatora, że czyli od firmy odbierającej śmieci. Że praktycznie, pomijając budownictwo jednorodzinne, gdzie ludzie mają kompostowniki, gdzieś tam te resztki kuchenne albo na kompostownikach, albo bardziej pilnowali tych swoich pojemniczków, bo one są identyfikowalne, czyli wiadomo, komu są przypisane. I zresztą w ogóle segregacja w budownictwie jednorodzinnym idzie zdecydowanie lepiej. Bo na tutaj, dużych osiedlach tak, to jest anonimowość jednak. Anonimowość, która powoduje, że z tym są problemy. I rzeczywiście, jeśli chodzi o te bioodpady, to w budownictwie wielorodzinnym to właściwie nie istniała segregacja. Mieliśmy sygnały od odbiorcy odpadów, że właściwie samochód odbierający odpady zmieszane, później drugi samochód odbiera odpady bio, ale one i tak trafiają i trafiały do jako zmieszane. To spowodowało, że zaczęliśmy rzeczywiście analizować ten system. Przyglądaliśmy się, jak to jest w innych gminach. Inne gminy miały identyczny problem. Czyli tutaj czy wymagało to korekty? Korekty, tak, wymagało ten, to ten korekty. Punkt to przepisów. Było oczywiście to trudna decyzja, bo właściwie te bio powinny być segregowane, ale podjęliśmy to ryzyko. Będą segregowane na instalacji, nie będą, bo musimy ograniczyć masę odpadów biodegradowalnych składowanych, kierowanych na składowisko. Czyli na co się to przełożyło praktycznie, te nowe zasady? Po prostu odstąpiliśmy od segregacji bio. W tej chwili od 1 stycznia wszystkie odpady bio powinny trafiać do odpadów zmieszanych. Nie segregujemy w domu odpadów bio. Ale widzę, że w miejscach, gdzie są wystawiane pojemniki na odpady, dalej stoją te brązowe. Nie zniknęły brązowe pojemniczki. Co do nich wrzucamy tak, w tej chwili? Tak, postanowiliśmy, ponieważ przetarg wygrała również Alba, więc pojemniki, które, ponieważ gmina zdecydowała się na wyposażenie nieruchomości w pojemniki, również w te brązowe. I postanowiliśmy, że skoro one już są przy nieruchomościach, to wykorzystamy je na segregację, wysegregowywane odpady, tak zwaną opakowaniówkę. Czyli chcemy, żeby do tych pojemników trafiała cała opakowaniówka, czyli pojemniki po jogurtach, pojemniki po maśle, jakieś tacki, po różnych produktach żywnościowych, które zawsze był problem, co z tym robić, czy po chemii jakiejś łazienkowej. Nie wiem, po szamponie, tak, po płynie do naczyń, tak, też do brązowych? Tak, dokładnie. Cała opakowaniówka, taka ta... A pudełka tekturowe? Czy to już do papieru? Jeżeli to są brudne, takie to są tak. Jeżeli jest czyste pudełko tekturowe, to może trafić do pojemnika na papier.
i tekturę. Mhm. Natomiast jeżeli już jest brudne, gdzieś coś było zanieczyszczone, mhm. to proponujemy do tego właśnie do tego pojemnika też brązowego. Do dawnego tak. na bioodpady, tak. A, tak. czyli do brązowego tak, mówiąc tak. wprost. Chcielibyśmy, żeby pojemniki te w dzwonach, które są, dzwony, które są w gniazdach, czyli te żółte, żeby były zielone. Wykorzystywane, mhm. też, mówię o żółtych w tej chwili, mhm. żeby były wykorzystywane tylko i wyłącznie na zbieranie i gromadzenie tak zwanych opakowań typu PET, czyli po wodzie mineralnej i po napojach. Butelki. To jest mhm. o tyle ważne, że jeżeli tam będą wysegregowane tylko określonego typu odpady, to nie muszą być poddawane dodatkowej segregacji. Czyli to obniża nam koszty. Tak, mhm. jest szansa, że obniży nam to koszty. Jeżeli taki nawyk wyrobimy w mieszkańcach, że tam będą do tych dzwonów, do tego pojemnika żółtego trafiać tylko butelki po napojach, mhm. to rzeczywiście istnieje duża szansa, że uda nam się koszty systemu obniżyć. Dlatego na rok mamy w tej chwili tą umowę. No zobaczymy, jak to się przyjmie. Mhm. Mam nadzieję, że właśnie taki system, że do tych brązowych wrzucamy całą opakowaniówkę, tą tak zwaną brudną opakowaniówkę. A do plastików tylko PETy? A tam tylko PETy. Rzeczywiście mhm. istnieje bardzo duża szansa, że ten system będzie się lepiej finansował, korzystniej dla gminy. A tak mówiąc o finansach, czy te ceny, jakie płaci mieszkaniec, czy to zostało dobrze wyliczone, czy pokrywa koszty, czy na przykład jest szansa, że one z czasem może ulegną obniżce, albo będziemy musieli się pogodzić, że trzeba będzie więcej zapłacić za odbiór jest śmieci. Jest szansa, ponieważ jesteśmy w tej chwili, jest szansa, że ulegną nam obniżce. O tak, dokończę zdanie. Mm-hmm. Ponieważ w tej chwili jesteśmy, właściwie nie my, tylko spółka komunalna MZUK, jest na etapie dokumentacyjnej i będzie budować tak zwany RIPOK, czyli Regionalną Instalację Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. To będzie instalacja, rozbudowuje właściwie instalację zastępczą, tą linię sortowniczą, którą mieliśmy. Czyli będziemy mieć swoją. Swój, dokładnie tak. A teraz trzeba komuś płacić za tak, to. Tak, tak, musimy wozić. Niestety nie mamy instalacji tego RIPOKa. Musimy wozić albo do Ścinawki, albo do Świdnicy, bo to są dwie instalacje w regionie, bo nie można odpadów komunalnych wozić do innych instalacji, tylko muszą to być te tak zwane RIPOKi. W momencie, kiedy będziemy mieli własny RIPOK, z oczywistych względów koszty istnieje spadną. Szansa, że koszty zagospodarowania tych odpadów zdecydowanie się obniżą i wtedy istnieje nadzieja, że również opłaty będzie można obniżyć. No i jednak jeszcze dużo zależy od mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy będą segregować pilnie, to wtedy do tego tak zwanego doczyszczenia będzie trafiać mniej, bo to czyli też są to koszty. Też będzie tak. taniej. A w ogóle Wałbrzyszanie płacą za śmieci, czy jak to jest? Ci, którzy tak. Wszyscy składają deklaracje. Tak, deklaracje. I na podstawie deklaracji powinni sami wnosić co miesiąc do 15 każdego miesiąca, powinni wnosić już, czy opłaty. Nie robią się tutaj zaległości, tak jak na przykład w czynszach, czy w innych opłatach? To znaczy z tego, co wiem z biura, które tym się zajmuje, to rzeczywiście ściągalność jest bardzo dobra, na poziomie tam 98%. Także rzeczywiście jest bardzo niewielki odsetek. Idealna. Tak, bardzo niewielki odsetek jest tych, którzy złożyli deklarację, a nie płacą. No inną sprawą jest, czy wszyscy mieszkańcy złożyli deklarację, ale to jest jakby nie do sprawdzenia zupełnie. No ale jak ktoś nie złożył deklaracji, to dostaje na przykład pojemnik na tak, odpady. Dostaje gmina. Mhm. Właśnie w tej chwili prowadzimy taką dużą akcję sprawdzania. Czy w pojemnikach, tam gdzie nie ma deklaracji, czy są odpady. I na tej podstawie będziemy prowadzić postępowania, znaczy akurat nie moje biuro, prowadzić postępowania dotyczące wyjaśnienia, dlaczego ktoś nie złożył deklaracji, a odpady są. Bo gmina ma obowiązek. Zdaje, że gmina na pewno tak sobie za bardzo mieszkańcom nie odpuści, jeżeli komuś się zdaje, że tak, coś może nie, sobie na robić pewno za darmo, nie. to raczej nie na sądzę, pewno, żeby to tak zostało zostawione samo sobie. Dokładnie tak. Po prostu prowadzimy, sprawdzamy, przedstawiamy operatorowi konkretne adresy, gdzie mamy podejrzenie, że mieszkańcy są, a nie złożyli nie deklaracji. Mhm. I tak, na podstawie uzyskanej informacji, że tam odpady są gromadzone, jest robione postępowanie, te postępowania są
prowadzone z ordynacji podatkowej, także to jest bardzo poważne. No, to także mieszkańcy, przepadło. Którzy nie złożyli deklaracji, się nikt powinni, nie tak, powinni mieć się na baczności, bo na pewno zostaną przyłapani. Zwindykowani, i na że pewno tak powiem. Tak, dokładnie. Chciałam jeszcze zapytać o te punkty odbioru takich tych wielkogabarytowych rzeczy typu stare wersalki, meble i tak dalej. Jak one działają i czy są w ogóle w Wałbrzychu, bo tak. Powinny być, prawda? Tak. I w jakich godzinach i czy to, jak to działa po prostu? Czy tutaj jakieś wydatki są dodatkowe z tym związane, jeśli chodzi o mieszkańców? Tak, są. Mamy taki punkt, nie mamy jeszcze dwóch. Docelowo będziemy mieć dwa takie punkty, tak zwane PSOK-i, punkt selektywnej zbiórki tych odpadów. Jeden będzie przy stacyjnej, drugi przy Beethovena w rejonie istniejącego. Czyli w dwóch różnych punktach miasta. Tak, mhm. Zaplanowaliśmy, żeby te punkty były w obydwu sektorach. Przy stacyjnej tam jest teren po dawnym też jakimś składowisku, to jest zrekultywowane. Teren tam było kiedyś składowisko odpadów i zostało właśnie teren się nadaje. Zrekultywowane. Tak, tam będziemy budować jeden. W naszym imieniu mamy zawartą umowę z MZUK-iem. W naszym imieniu zajmuje się tym spółka komunalna, Miejski Zakład Usług Komunalnych. W tej chwili przy ulicy Beethovena działa tak zwany zastępczy PSOK, bo jeszcze ten docelowy nie został wybudowany. On funkcjonuje od rana od 8 do 18 można zawozić wszystkie odpady. Ale praktycznie to jest tak, że to nie jest tak, że ktoś przyjedzie i zabierze. Trzeba samemu. Tak. Czyli tu wchodzi, bo tam na miejscu są odbierane bezpłatnie. Tak, tak. To jest ale trzeba opłaty. Sobie transport we własnym zakresie. Dlatego mając na uwadze, nie każdy dysponuje transportem. W związku z tym my w ramach umowy z operatorem mamy dwa razy w roku te akcje, tak zwane wywalamy gratis chaty. Chciałam zapytać, czy to będzie kontynuowane w tym roku? Tak, tak. Czy każdego można liczyć roku, na to? Bo wiem, że na pewno mieszkańcy chętnie z tego korzystają. Tak, każdego roku, bo mamy świadomość, że nie każdy ma możliwość do wiezienia tych swoich zużytych sprzętów do tego PSOK-a. Dwa razy w roku, w marcu i później w październiku będzie druga taka akcja. My o tym mówimy wcześniej, wywieszamy harmonogram na stronach internetowych, są też plakaty, drukujemy. Tak, i cieszy się coraz większą popularnością. Rzeczywiście te pierwsze akcje to tych gratów tak zwanych było zdecydowanie mniej. Co roku jest coraz więcej, także ludzie wiedzą, że takie akcje są. Gdzieś tam sobie w jakichś komórkach, strychach, piwnicach przechowują do czasu, kiedy mogą wystawić i przebiega to z roku na rok coraz sprawniej. Nie mamy jakichś tam dużo takich telefonów z uwagami i operator się do tego już na tyle przygotowuje, że rzeczywiście nie zalegają te meble, te graty później tygodniami, tylko dość sprawnie to idzie. No to dziesięcioleciami potrafią zalegać takie rzeczy na strychach czy w piwnicach, wiadomo. Pani Aleksandro, po półtora roku funkcjonowania tej ustawy śmieciowej, szumnie nazwanej rewolucją, chociaż to nawet u naszych sąsiadów takie zasady obowiązują już od dawna. Jakie pani by miała refleksje albo, nie wiem, dobre rady dla mieszkańców, czyli dla nas wszystkich, bo wszyscy produkujemy śmieci. Wszyscy. Nie ma osoby, która nie produkuje czasami śmieci. Się o tym zapomina. Także to jest po prostu, to jest działka bardzo, nie wiem, czy nie najbardziej popularna tutaj w tym naszym życiu społecznym. Przestrzegajmy zasad segregacji. One nie są trudne, bo tak nieraz spotykam się z taką opinią, że tam tych kubełków musi w domu być tyle i to jest uciążliwe. Jeżeli się do tego dobrze przygotujemy. Taki nawyk najlepiej i nawyk, sobie tak wyrobić. Jak mycie zębów co rano, to wiadomo, że ten pojemniczek po jogurcie wrzucamy do tego pojemniczka, który gdzieś tam pod zlewem są już w tej chwili. Rynek oferuje takie zgrabne, takie ładne nawet i estetyczne. Nawet wręcz ozdobne można powiedzieć, że można je w pokoju postawić. Tak, pojemniczki do segregacji, które w najmniejszym mieszkaniu zmieszczą się gdzieś pod zlewozmywakiem i można sobie to tak układać. To jest kwestia tylko tego, do którego z tych pojemników wrzucam ten pojemnik po jogurcie czy po szamponie. I to jest cała filozofia. A możemy to sobie spowoduje, tutaj że będziemy rzeczywiście w przyszłości
jest nadzieja, że za te odpady będziemy płacić mniej, bo płacić musimy. Właśnie nie tak, unikniemy na to, tego. Na to nie ma rady, a zawsze sobie możemy przypomnieć, że ach, no zrobię ten drobny wysiłek, tak. Ale może w przyszłym roku tak. Opłata za śmieci będzie dokładnie tak, mniejsza. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem była pani Aleksandra Winiarska, kierownik Biura Infrastruktury i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Segregujmy śmieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.